Witam Państwa serdecznie z małym opóźnieniem z powodów technicznych. Proszę mi dać znać, czy ktoś mnie słyszy i widzi i to można by zrobić na przykład tutaj na czacie albo na pytaniach. Widać i słychać, słychać i widać. Bardzo dobrze kamień z serca mi spadł, bo przed chwilą nie mogłem się ani usłyszeć, ani widzieć z organizatorem. Dobrze, bardzo się cieszę. Witam jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkich y, uczestników na pierwszym z czterech webinarów poświęconych strategii i y, Bardzo serdecznie witam panie Radosławie i y, panie Dariuszu. Dobrze. Więc zaczynamy z naszymi y, dobry wieczór. Zaczynamy z naszymi webinarami od jak zwykle y, Disclaimeru, czyli kontrakty CFD są instrumentami złożonymi i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Organizatorem wydarzenia jest Tickmill Europe, a partnerem Forex. Club. Dziękuję bardzo za tą możliwość podzielenia się z Państwem wiedzą, mam nadzieję, że do czegoś się to przyda, jak zwykle i Cimoku. Oczywiście uważam, że jest to jak najbardziej stabilny i godny zaufania system do tradingu. Dwa słowa na, te, na temat tego, co dzisiaj wieczorem poruszymy, czyli wprowadzenie do strategii Cimoku. Będzie to tylko wprowadzenie, czyli osoby, które w ogóle nie mają pojęcia osoby, które już znają też i Cimoku, ale nie bardzo wiedziały skąd to się wzięło i dlaczego właśnie tak powstał, powstała ta strategia. Myślę, że dzisiaj będą mogły się czegoś nowego dowiedzieć. Mojego przyjaciela ostatnio zaskoczyłem, bo mówił, no tak, myślałem, że to będzie kolejny z tych takich webinarów normalnych i nic mnie nie zaskoczyło, a Pan mnie zaskoczył. Dobrze, kontekst historyczny powstania Ichimoku, czyli dlaczego, jak, w jakim kontekście powstała ta strategia i czego prawdopodobnie szukał Hosoda, o co mu chodziło. Goichi Hosoda, czyli twórca samej strategii, kim był, czym jest moku i pięć linii, czyli fundamentalny wskaźnik strategii. Lecimy. 1710 rok. Od tego wszystko się zaczęło. Czyli Dojima Rice Exchange w Osace zaczęła wydawać puste kupony ryżowe na przyszłą dostawę ryżu i tak narodził się handel kontraktami terminowymi. Było to jeszcze absolutnie nielegalne. To, co Państwo widzą widzą, to już jest rynek zalegalizowany, czyli taka giełda prawdziwa, zalegalizowana. I zaraz sobie opowiemy tutaj dwa słowa, co tam się wydarzyło, żebyśmy później też mieli mniej więcej takie, że tak powiem, wyobrażenie na temat tego, czy rzeczywiście rynek się nie zmienia. Jak może się rynek zmienić, jeżeli, jeżeli nie. Jeżeli ludzie się nie zmieniają? Tutaj mam od razu pytanie. Ten rysunek jest też z 1710 roku. Nie, rysunek jest z 1784, jeżeli się nie mylę. W każdym bądź razie to jest koniec, koniec XVIII wieku. Dobrze, teraz jeżeli chodzi o sam rysunek, powiemy sobie zaraz troszeczkę więcej na następnym obrazku. Natomiast w 1710 roku ktoś wpadł na pomysł, świetny pomysł, mając informację, że w innych regionach Japonii. Są straszne straty na ryżu ze względu na jakieś tam owady, które tam strasznie, że tak powiem, zaatakowały pola ryżowe. Wiedział, że ceny ryżu będą wywindowane, poszedł do takiego tam gościa, który sprzedawał ryż swojej produkcji, tak to nazwijmy, i mówi mu tak: Ja sobie bardzo chętnie kupię ryż od ciebie już dzisiaj, nawet jeżeli go jeszcze nie zebrałeś. To jest taki trochę zakład na zasadzie: kupujemy. Po obecnej cenie ryżu, czyli to mniej więcej tak jak w tej chwili ryż kosztuje, i bez względu na to, jaka będzie cena, ty dzisiaj, ja tobie dzisiaj płacę tyle i tyle, za trzy miesiące odbieram ryż od ciebie w takiej ilości. I okazało się, że w ten sposób ten spekulant, bo inaczej tego nazwać nie można, zarobił na tym ogromne pieniądze. Oto następny rysunek, też mniej więcej z tego okresu i okazuje się nagle, że początkowo były to po prostu był handel papierami, samymi papierami. To znaczy, pisano sobie na papierze, że tyle i tyle jestem winny temu takiemu i takiemu tam japończykowi, on mi zapłacił taką i taką sumę za ryż, który kiedyś będę musiał mu w przyszłości dostarczyć, gdy już będzie po zbiorach. I okazuje się nagle, że to jest świetny sposób na robienie sobie gry hazardowej. Czyli zamiast obstawiać konie, zamiast obstawiać koguty, obstawiali sobie ryż, czyli kupowali i sprzedawali takie papiery w ten sposób wystawione. Oczywiście bardzo łatwo się domyśleć, że szybko w takim czasie doszło do wielu nieporozumień, spraw sądowych, do wielu, że tak powiem, zatargów, które kończyły się niejednokrotnie śmiercią. Więc. Szogun, który był trochę uczulony na tę sprawę, powiedział: To nie bardzo mi się podoba, to nie jest ładna sprawa z tym, tym waszym handlem, ale okej, okay, zalegalizujmy to wszystko. I w ten sposób, w 1730 roku, pod panowaniem Szoguna, powstaje pierwszy, że tak powiem, rynek handlu ryżem, który został, że tak powiem, zalegalizowany. To znaczy nie handlu ryżem jako takim, tylko papierami, które potwierdzały, że ten ryż tam gdzieś albo jest, albo w przyszłości się znajdzie. To, co Państwo widzą, to jest następny obrazek, który pokazuje nam właśnie. Taki, taką giełdę ryżową w Osace, to jest Osaka, to jest Dodzima. Nazywała się ta wysepka, i, i później od tego wzięła nazwa, prawda, ta giełda, a wszystko odbywało się w, w Osace, która była centrum Japonii, jak na ówczesne czasy. I co tutaj widzimy? Proszę bardzo, proszę zauważyć, pierwsza ciekawa rzecz to polewanie wodą. Polewanie wodą, ponieważ gdy kończyła się sesja giełdowa, gdy kończyły się już, że tak powiem, zapisy ceny, to wtedy dalej próbowano handlować. Czyż ci Japończycy różnili się bardzo od nas dzisiaj, prawda? Szczęśliwi jesteśmy, bo mamy bitcoina, którego w końcu możemy handlować 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, a biedni Japończycy wtedy takiej możliwości nie mieli. Po prostu, gdy kończył się czas handlu, to polewano ich wodą, polewano, żeby ostudzić te zapały, te dyskusje na temat, za ile można jeszcze kupić, za ile można sprzedać ryż. Druga rzecz ciekawa, którą tu widzimy na tym, na tym obrazku, to legalizacja. Po raz pierwszy legalizowano tego typu kontrakty. Nie były wcześniej legalizowane, to były po prostu zakłady pomiędzy kilkoma bogatymi ludźmi. Natomiast wtedy, w 1730 roku, pojawia się urząd, który legalizuje kontrakty i później egzekwuje tego typu kontrakty, które zostały tam podpisane. I trzeci i najważniejszy według mnie element, który dużo nam bardzo dużo mówi o historii te, tego okresu, o, o historii w ogóle kontraktów i o, o historii handlu ryżem Japonii, to jest ten pan tutaj w rogu, który nic innego nie robi, jak przekazuje sygnały rękami. Po jakiej cenie zamyka się ryż? To jest bardzo ważna informacja, i za chwilę dowiemy się, dlaczego. W jaki sposób zamykano oczywiście to jest tylko konsekwencja zamknięcia rynku ryżu czyli polewanie wodą tych biednych kontrahentów, spekulantów, handlarzy żeby ostudzić ich zapały. Natomiast rynek zamykał się, oczywiście zegara nie było, na podstawie wygaszenia się lądu. Zapalano przed zakończeniem się rynku, tam stwierdzono na przykład o tej mniej więcej porze, zamykamy rynek, podpalano ląd na jakieś pół godziny przed, ten ląd przez pół godziny się tlił i gdy się wytlił i się gasił, to wtedy zamykano rynek, zamykano wszystkie Ceny. To było też bardzo ważne, ponieważ w tamtym czasie bardzo ważna była cena zamknięcia. To, o czym mówiłem ostatnio na jakimś tam webinarze, właśnie o tych nowych cenach zamknięcia. Japończycy na początku bardzo opierali się na tych cenach. Więc o co chodziło z tym człowieczkiem, który tam wymachiwał rękami. Otóż przekazywał on informacje drugiemu człowiekowi, który go widział, który przekazywał znowu następnemu, i tak dalej. Przekazywali sobie taki łańcuch tych informacji, właśnie tymi chorągiewkami. Tutaj widać taki obrazek tego Japończyka machającego taką dużą chorągwią, by przekazać, jaka jest cena ryżu w danym, w danym regionie. W danym miejscu. Dlaczego to było ważne? Dlatego, że, i to jest właśnie analiza fundamentalna, na czym polega ta analiza fundamentalna. Gdy bogaty spekulant dowiadywał się o tym, że są bardzo złe zbiory w jakimś tam regionie i dowiadywał się o tym w miarę szybko, na podstawie właśnie tych, tych informacji przekazywanych przez te chorągwie machane tam na szczytach tych gór, to wiedział, czy ma kupować, czy ma sprzedawać bezapelacyjnie. I dzięki temu bogaci spekulanci jeszcze bardziej się bogacili. Czyż to nie jest taka sama, identyczna wręcz sytuacja jak dzisiaj, gdzie widzimy, że osoby, które mają ogromne kapitały do dyspozycji, wielkie hedge fundy, mają do dyspozycji też e, informacje, których my, zwykli śmiertelnicy, nie jesteśmy w stanie ani przetrawić, ani tych informacji, Informacji na czas, który jest nam potrzebny do tego, by z tego skorzystać, zdobyć. I ja to nazwałem taką właśnie tam analizą fundamentalną, ponieważ to było zbieranie informacji, ale tylko i wyłącznie dla tych osób, które mogły sobie na to pozwolić. Z czasem ten system został rozpowszechniony do przekazywania ceny we wszystkich innych miejscach gdzie handlowano ryżem, ale zaczęło się od tego, że bogaci spekulanci właśnie chcieli mieć informacje z różnych miejsc o zbiorach, chcieli mieć informacje z różnych miejsc, jak ceny się plasują w innych na innych nazwijmy to giełdach w Japonii, które w międzyczasie powstały oczywiście. I rzecz bardzo ciekawa że proszę sobie wyobrazić, że z Ozaki do najdalszego zakątku w Japonii przekazanie w ten sposób informacji trwało 40 minut. To było bez, bez porównania z jakimkolwiek innym środkiem lokomocji, z czymkolwiek innym, co można było sobie wyobrazić, by mieć informacje z drugiego końca Japonii. Oczywiście do tych bliższych centrów to było od 7 minut, do 7 minut, przepraszam, do 40 minut, jeżeli chodzi o przekazanie informacji na temat zbiorów, na temat ceny ryżu w danym momencie. To jest analiza fundamentalna, która dzisiaj naprawdę niewiele się różni od tego, co było wtedy. To znaczy, są ludzie, których stać na to, by mieć więcej informacji, by mieć ludzi, którzy te informacje przetwarzają dla nich i na podstawie tego robić takie czy inne zakupy. Natomiast drugim, drugą grupą, która tam się znajdowała, to była tak zwana właśnie grupa analityków technicznych. Co to znaczy? Nie mając do dyspozycji informacji na temat ceny w innych miejscach w Japonii, na temat zbiorów w całej Japonii, obserwowali cenę. I na tej podstawie, Powstały pierwsze traktaty. To jest bardzo ważne, byśmy zrozumieli, że na początku nie było analizy graficznej, była tylko i wyłącznie tak zwana analiza techniczna opisana wierszem. Znamy Japonię z tego, że tworzyła wspaniałą poezję. Tutaj jeżeli sobie przyjrzymy na sekundę się Taka jest strona, nawet w języku polskim, poświęcona Haiku. Bardzo ciekawa taka poezja japońska, byśmy zrozumieli ten klimat i mentalność, w jaki sposób tworzono właśnie poezję w, tamtej, w tamtym czasie. Przede wszystkim opisywano obrazy. Nie opisywano uczuć, nie opisywano wielkich dzieł historycznych, wielkich wojen, nie opisywano wielkich miłości, tudzież nie opisywano wielkich podbojów i tak dalej. Tylko opisywano rzeczywistość. Jedno, jeden, bardzo mi się podoba tutaj Haiku, znaleziony na stronie polskiej. Proszę zobaczyć, mucha siedzi na tyłku człowieka, też się opala. Wspaniałe. To znaczy, tego typu poezja stworzyła co? Stworzyła możliwość opisania tego, co się dzieje na rynku. I jeden z takich pierwszych utworów, bo to jest poezja, to nie jest haiku, ale jeden z takich pierwszych utworów, który mówił o spekulacji, pisze, możemy przeczytać coś takiego. Kupno i sprzedaż to przygotowanie do bitwy. Są takie same: do kupna i sprzedaży ryżu, żołnierze to pieniądze. Proszę zauważyć, że bardzo wiele osób na samym początku, które zajmowały się zwaną analizą techniczną, próbowało tej analizy na tą analizę przenieść techniki wojskowe. Stąd wielki kult Samuraja, wielki Musashi, który jest autorem pięciu kręgów, tej, tej księgi pięciu kręgów, bardzo, bardzo ważnej, którą zachwycał się później hosoda który mówił, że gdyby mógł, gdyby to powiedzmy sobie, pozwoliło mu na to, ten, pozwolił mu na to czas i, i, i wydawca, to całą tą księgę przepisałby do swoich ksiąg. O Icimoku. O, 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 Dobrze, idziemy dalej i patrzymy się na następny obrazek, o którym mówi właśnie ta poezja. Yy... Tutaj jest tak. Okej, okay, dobrze. Yy, następna poezja, która mówi tak. Zjazd ze skokami. Ceny w, w cudzysłowie, w domyśle. Zjazd ze skokami zawsze kontratakuj ryż. Jeżeli jest wznoszenie ze skokami, podążaj za ryżem. Tutaj dwa słowa tylko na temat samego ryżu. Ryż był w tamtym czasie zarówno pieniądzem, jak i podstawowym wyżywieniem w Japonii. W związku z czym nie można było dopuścić, i Szogun dbał o to, że tak powiem, ustalając maksymalną i minimalną cenę ryżu w danym roku, więc nie można było dopuścić do tego, by ryż był za drogi, bo mu ludzie będą z głodu umierać. Natomiast też nie można dopuścić, by był ryż za tani, ponieważ Szogun zbierał, nie tylko Szogun, tam wszyscy ci panowie w Japonii zbierali podatki w ryżu. Gdyby był ryż za tani, to też by z tego nic nie było. W związku z czym proszę zobaczyć, jak to ładnie się zgrało z tym, co na przykład zrobił DAX na wykresie tygodniowym. Jeżeli skacze w dół cena, czyli jeżeli zjazd jest ze skokami, czyli mamy takie tutaj przerwy nawet w tym w, pomiędzy świecami, między zamknięciem, otwarciem się następnej świecy, to Kontratakuj ryż. Co to znaczy kontratakować? Kupuj. Tam jest nawet takie zdanie. Teraz oczywiście nie, przy, nie, nie, nie przytaczam tutaj większej y, 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 ilości tej, y, tych cytatów, ponieważ byśmy się musieli zajmować kilka. Pięknych godzin, samą historią. Mogę Państwa zapewnić, że jest to fascynujący temat, ale na dzisiejszy, że tak powiem, dzisiejsze spotkanie może byłoby troszeczkę nie po drodze, w związku z tym tylko wspomnę parę, parę takich zdań i parę slajdów na ten temat. Jest to poezja z okresu TNMA, czyli 1781 789 Obrazek, o który się tam Pan pytał, czy ten rysunek z 1710 to ta. Tak, właśnie jest z tego okresu, ten Emei, który się datuje na te 8 lat. I teraz, jeżeli wznoszenie jest też ze skokami, 3 dni później nie jest wysoki, kontratakować ryż i czekać na zejście ze skokami. Co to znaczy? Że jeżeli cena też ruszała ze skokami i nie ma takiego mocnego wjazdu w górę, prawda? to oznacza, że należy kontratakować, że trzeba jak najszybciej zabierać, przepraszam, zawierać pozycje przeciwne do tego co robi cena. Jest tam napisane dokładnie, jest napi przepraszam, jest napisane kontraktuj. A przepraszam, kontr kontraktuj, ma pan rację, ale to w oryginale po włosku, bo ja z włoskiego to tłumaczyłem, jest kontratakuj. W każdym bądź razie, przepraszam, to tutaj tłumacz nie zakmienił. Nie, nie, nie za, nie za tłumacz automatyczny, bo sobie robił automatycznie. W każdym bądź razie, wracamy do nas. Jeżeli chodzi o zakontraktować ryż, no też ma swój sens. Jak najbardziej. Więc zawsze kontraktuj ryż, ale w sensie to był kontratak przeciwko tym spadkom. Dlaczego to było możliwe? Otóż. Było to możliwe dlatego, że jeżeli ktoś ustala maksymalną i minimalną cenę w ciągu roku, i zawsze mniej więcej są to bardzo podobne widełki, to cena ryżu zawsze będzie boczna. Nie będzie wielkich trendów, tak jak mamy trendy na indeksach, na przykład w tej chwili. Nie będzie wielkich. Trendów spadkowych, i, i, i tak dalej. Będzie to zawsze mniej więcej poruszało się w takim trendzie bocznym. Co to oznacza? To oznacza, że techniki, których poszukiwali wówczas spekulanci, to będą techniki, które mówią nawet o gridowaniu. Czyli tu otwieram pierwszą pozycję za Stochio, Chio to tam była ta moneta w Srebrze. Yy, tu otwieram następne yy, pozycje, y, dodając za 200 Hio bo wiem, że prędzej czy później to ruszy w górę. Tu otwieram za 300 już, ponieważ wiem, że takie gridowanie ma sens, ponieważ cena musi wrócić z powrotem w okolice przynajmniej średniej. Przynajmniej średniej. I proszę zobaczyć właśnie, jak zachowała się później cena, czyli to te spadki takie ze skokami, jak widzimy, nic nowego pod słońcem, cały czas jest mniej więcej to samo. Jeżeli chodzi o samą poezję, to jak widzicie Państwo, też można się nawet i przejęzyczyć, można to źle zrozumieć, można to źle zinterpretować, więc pojawili się na początku XX wieku, bo nie, nie wcześniej, pojawili się Japończycy, spekulanci, którzy zaczęli tworzyć analizę graficzną. I to jest kilka przypadków właśnie takiej analizy graficznej, która polegała właśnie na notowaniu ceny. W ten sposób, z, na przykład z kółeczkiem, przepraszam, że to tak powiem banalnie, lub bez kółeczka, chodziło o zmianę daty upływu takiego papiera, takiego kwitu, niektórzy nazywają w tłumaczeniach znaczka. Nazwijmy to kwitu bez, bez pokrycia w ryżu, to znaczy handlowano papierami, które. Były wartościowe, ale dopiero po zbiorze lub które miały pokrycie w ryżu, który odpoczywał gdzieś tam w jakimś magazynie. To pozwalało na szybką wymianę towaru, to znaczy bez nawet oglądania towaru, bez dostarczania towaru osobie zainteresowanej, która go kupowała, i to doprowadziło do tego, że były tak wysoko rozwinięte. Sztuki spekulacji, ponieważ nawet tam w jakimś dokumencie wyczytałem, że w ciągu jednego dnia można było zostać bardzo bogatym człowiekiem. W tym czasie, czyli to był 1905-1920 rok, pojawiają się właśnie takie zapisy ceny, które sobie zapamiętaliśmy już na zawsze, takie jak kagi, kagi które zapisuje. Wielkość ruchu ceny do Kagi wrócimy za chwilę, gdy będziemy mówili o to za chwilę. Nie, przepraszam, wrócimy za tydzień, gdy będziemy mówili o teorii fal i zasięgów. Czyli Kagi Pojawiły się właśnie takie zapisy bardzo interesujące, gdzie mamy Jori Domeasi, gdzie mamy otwarcie i zamknięcie w tym samym miejscu, maksimum, minimum ceny w ciągu sesji, i później mamy na przykład Sotoasi, czyli to cena, która ruszyła w górę, i Kokashi, cena, która ruszyła w dół. Tak naprawdę o co chodzi? Chodzi o to, że dzięki zestawieniu takich, a nie innych zapisów cen, dzięki zestawieniu takich zapisów cen, ktoś zaczął kombinować i stwierdził, że rzeczywiście możemy znaleźć pewne prawidłowości, które się powtarzają. I te prawidłowości można wykorzystać na, na naszą korzyść, można wykorzystać podczas handlu i zakładać gdzie cena się poruszy, w którą stronę, z dużym prawdopodobieństwem, że tak się właśnie wydarzy. Ceny możemy zapisać w różny sposób, możemy zapisać też poprzez na przykład tutaj tabelkę. W tamtych czasach oczywiście Excela nie było, ale ktoś mógł zapisywać sobie numerycznie ceny zamknięcia bo były, tak jak mówiłem, najważniejsze w tamtych czasach i ceny zamknięcia, które mogłyby w jakiś sposób wskazać nam, w którą stronę w najbliższym czasie cena będzie się poruszała. I tu klasyczne, klasyczny wykres, który znamy, wykres liniowy, po cenach zamknięciach złączymy sobie pewien linią, prawda, nasze ceny zamknięcia i tworzy się w ten sposób na osi czasu i wielkości. Tworzy się taki oto wykres. Oczywiście nie wszystkie techniki brały, tak jak wykres Kagi, nie brał pod uwagę czasu, nie interesował ich czas, tylko wielkość ruchu. O tym będziemy mówili za tydzień. Tu możemy sobie zauważyć właśnie, że tego typu podejście już w tamtych czasach było znane, chociaż jak się później okaże, nie najlepsze. Tutaj mamy klasyczny wykres, już oczywiście ze świecami japońskimi, które też zostały bardzo późno opublikowane. Pierwsze publikacje w Japonii, które znamy na temat świec japońskich, to mamy początek XX wieku. To nie, 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 nie ma nic wspólnego z historią, o której się mówi, ponieważ nawet jeżeli istniał, nawet jeżeli istniał ktoś taki jak Homma, o czym już w tej chwili w Japonii mówi się otwarcie, że jest tylko legenda, ale nawet jeżeli istniał, to on swoje obserwacje rynku zapisał wierszem. Nie pisał tego grafiką, tylko wierszem. I powstanie samych świec to jest dopiero później konsekwencja tego typu przemyśleń. To, co widzieliśmy tam na początku za, 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 zapisane. I teraz, o co w tym wszystkim chodzi, czyli punkt równowagi pomiędzy krzywymi popytu i podaży. To jest cena, czyli mamy podaż, mamy popyt i w pewnym miejscu, w pewnym miejscu się dogadują te osoby, które chcą kupować i te osoby, które chcą sprzedawać, następuje wymiana. To miało miejsce właśnie z ryżem i to ma miejsce dzisiaj na jakimkolwiek, na jakimkolwiek rynku. Dlaczego potrzebujemy rzetelnego i sensownego zapisu ceny, który będzie dla nas punktem odniesienia w, próbu, prób, w próbie interpretacji najbliższego zachowania się ceny, czyli w próbie interpretacji, jak powinna zachować się cena? Ano dlatego, że nie jesteśmy racjonalni. Brakuje nam racjonalności. To, co już kiedyś pokazywałem, może na jakimś webinarze, bardzo mi ten, y, y, to zdjęcie się podoba, ponieważ mówi o tym, jak bardzo nie jesteśmy racjonalni. Oczywiście ci, tu, dla których rodzina królewska jest y, sympatyczna, którym ta rodzina jest sympatyczna, powiedziano tak wypsnęło mu się, to jak najbardziej może się zdarzyć, dlaczego y, mamy go za to ganić? Oczywiście ci, którzy nie lubią y, rodziny królewskiej powiedzą, proszę zobaczyć, co się wychowało, co się z tego zrobiło i tak dalej. Jesteśmy nieracjonalni. Natomiast jeżeli się popatrzymy, tak naprawdę. Chodziło o coś zupełnie innego. Dlatego cenę musimy oglądać z kilku perspektyw, nie tylko z jednej perspektywy, na przykład ceny zamknięcia, czy z perspektywy świecy godzinnej, dziennej czy tygodniowej. Musimy to sobie zobaczyć z kilku różnych miejsc, byśmy wiedzieli, czy mamy do czynienia z dużym prawdopodobieństwem że cena będzie rosła, czy z dużym prawdopodobieństwem, że będzie cena spadała. I tu przychodzi nam z pomocą Goichi Hosoda. Goichi Hosoda, który napisał siedem książek na temat właśnie interpretacji zachowania się ceny poprzez wykres równowagi. Wiele osób uważa, że mamy do czynienia z jakimiś tam chmurkami, indykatorami itd., itd. Jeżeli dzisiaj uda mi się przekazać Państwu, że tak naprawdę Hosoda tworzył nowe zapisy ceny i na podstawie tych zapisów ceny próbował później interpretować zachowanie się ceny, to już będzie bardzo dużo. Goichi Hosoda, jak wiemy, pracował dla dziennika Miako Shambun, który był dziennikiem taki o, o kulturze generalnej. Bardzo dużo się mówiło o polityce, mówiło się o ekonomii. Nie był to dziennik ekonomiczny, czyli on nie był takim ekonomistą wśród ekonomistów. On był po prostu specjalistą w takim dzienniku, który powiedzmy sobie, przekazywał przeróżne informacje na ten temat. Dużo tych informacji tam było, ponieważ dwie, jedna trzecia, przepraszam, całego dziennika była poświęcona ekonomii i on temu właśnie się poświęca. W międzyczasie właśnie napisał siedem księg. Dotyczących strategii. Uczył tam kilku bankierów strategii, za co dostał bardzo ładne, ładne wynagrodzenie. I oczywiście cały czas, całe życie pracował nad udoskonaleniem tej strategii. Nasze źródła no to już pokazywałem wiele razy, oczywiście księgi Hosody. Już dzisiaj mamy wszystkie siedem ksiąg Hosody przetłumaczone na język polski. Jesteśmy jedynym. Poza Japonią, krajem, który ma dostęp do wszystkich księg w miarę łatwy. I za bardzo niewielkie pieniądze. Nawet w Japonii trudno dostać wszystkie siedem ksiąg, to znaczy można je sobie kupić trzy księgi, które nie są publikowane, nie są drukowane na nowo, można je kupić na aukcji lub w bibliotece narodowej. Oprócz tego oczywiście wspaniała książka Sazakiego o Ichimoku, która właściwie zaczęła cały, całą gorączkę z Ichimoku, dlatego że kto już czytał Hosodę, wie o tym, że jest to troszeczkę Trudna lektura, nie jest to bynajmniej łatwe, i dopiero Sazaki podchodzi do sprawy w sposób bardzo techniczny. Przecięcie, wycięcie, tyle i tyle cykli i tak dalej. Potem książka wnukach Hosody, bardzo ciekawa książka, która wiele rzeczy też wyjaśnia, jeżeli chodzi o samą interpretację. I taka książeczka Cimoku, która znowu spopularyzowała, jest bardzo popularna. W Japonii i yy, 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 można sobie to, jak to się nazywa, można to sobie poczytać tak z przyjemnością, bo jest dosyć dobrze. Tutaj mam pytanie: Mam pierwsze cztery tomy, czy można zamówić kolejne, tak aby mieć komplet. Yy, to proszę się zgłosić później do mnie. Ja dam wam kontakt z osobą, która się tym zajmuje. Ja się tym nie zajmowałem. Była to osoba, która to zrobiła naprawdę rzetelnie i, i myślę, że tam nie, nie powinno być z tym większych problemów. Dobrze, jeżeli chodzi. Chodzi o e, e, źródła. To by było na tyle. I teraz przechodzimy do samego icimoku. Czyli pierwsza e, znana nam, że tak powiem, e, linia Ichimoku, tak zwany tenkan. O co chodzi? Chodzi o to, że tak naprawdę mamy do czynienia z zapisem ceny. Specjalnie, czy celowo usunąłem stąd wszystkie świece, wszystkie inne zapisy ceny, zostawiłem tylko sam ten kan. Jest to wykres euro-dolara. Proszę zobaczyć w tym czasie, gdy przygotowywałem te slajdy, gdzie znajdował się ten kan. I proszę zauważyć, że tak naprawdę, jeżeli chodzi o tą linię, czyli o ten zapis ceny, mówi nam bardzo jasno o takiej zmianie kierunku ruchu. Mamy duże prawdopodobieństwo, że będzie cena rosła. Znowu po zmianie kierunku ruchu w dół mamy prawdopodobieństwo, że cena będzie spadać. I tu znowu mamy zmianę kierunku ruchu i tu po raz ostatni proszę zobaczyć jak długo ten kan nie zmieniał kierunku ruchu na wzrostowy. Czyli jeżeli ktoś tylko i wyłącznie na podstawie takiego zapisu ceny podjął decyzję o sprzedaży, tu to tu jeszcze powinien być w pozycji otwartej. To znaczy jeszcze nie powinien był zamknąć, tylko na podstawie samej linii Tenkan. Bardzo jest to niedoceniane wśród wielu mistrzów i osób, które są bardzo kompetentne, jeżeli chodzi o interpretację Cimoku, ale kierunek Tenkana, kierunek linii Kinjun jest niedoceniany i i myślę, że też wiele osób po prostu tego nie widzi, ponieważ nie rysuje tego ręcznie. Hosoda wnuk. Często powtarza. Wiemy, że mam, wiem, że mamy komputery, że mogę więcej instrumentów w ten sposób prześledzić i tak dalej, ale to wszystko jest nic w porównaniu z wyrysowanym ręcznie i cimoku. Dlatego zadanie dla Państwa: wydrukować kilka kartek z, ze świecami, bez względu na to, jaki to jest czas, bez względu na to, jaki to jest instrument, i ręcznie sobie wyrysować. Każdą linię na takim wykresie, i później sprawdzić, czy rzeczywiście się to pokrywa. Proszę zobaczyć zagięcie linii. Ja już o tym pisałem w moim pierwszym e-booku i lata, lata temu, że właśnie nie handlujemy przeciwko linii tenkan. Gdzie, uwaga, linia tenkan, i o tym będziemy za chwilę, za chwilę mówić, to jest w miarę szybka linia, w związku z czym może bardzo często zmieniać kierunek ruchu i może też. Zmienić kierunek ruchu tylko dla tak zwanej korekty. Co to jest korekta i co to jest impuls, będziemy mówić dokładnie za tydzień. A dzisiaj sobie tylko wspomnimy, gdzie właśnie korekty i spadkowe były nazywane przez Hosode nawrotem, a natomiast spadkowe, przepraszam, spadkowe były dołkiem, a wzrostowe nawrotem, Czyli jeżeli mamy Impuls i korekta, to korekta o małym zasięgu spadki to była tak, zwana, tak zwany dołek. Natomiast jeżeli był impuls prospadkowy i korekta wzrostowa nawrotem, to jest bardzo ważne, byśmy sobie przyzwoili, przyswoili pewną nomenklaturę, pewne nazewnictwo, szczególnie z dzieł hosody, bo to nam pomoże potem z, zrozumieć y, całego hosodę dużo łatwiej. OK, jeżeli chodzi o sam ten kan, to proszę zobaczyć, że w sumie było trochę tych ruchów góra-dół, góra-dół. Natomiast jeszcze łatwiejsza interpretacja ceny, zachowania się ceny, to jest kinjun. My mówimy o wykresie tygodniowym i proszę zobaczyć, gdzie po raz pierwszy, tak przed większym ruchem, zmienia kierunek ruchu z płaskiego, że tak powiem. Na wzrostowy, dokąd to trwa. Tu cały czas jesteśmy jeszcze we wzrostach, i dopiero tu mamy pierwszy spadek. Stąd tak naprawdę powinniśmy zacząć robić sell, czyli pozycję krótką. I do tej pory, przynajmniej do tego momentu, kiedy to jeszcze było przygotowywane, powinniśmy być w pozycji otwartej. Sel. Gdybyśmy handlowali tylko i wyłącznie w oparciu o samą linię i tylko i wyłącznie w oparciu o kierunek tej linii. Jeżeli się popatrzymy na to bliżej, to możemy to porównać na przykład z zapisem ceny, liniowym zapisem ceny. Proszę zobaczyć, jak często liniowy zapis ceny zmienia kierunek i dezorientuje. Natomiast linia tenkan to jest wygładzenie ruchu ceny, który, która nam mówi, nie martw się, tutaj wprawdzie jest taki troszeczkę większy w drugą stronę, ale to zaraz pójdzie w górę. Prawda? Tudzież to, to, to już szczególnie jest ewidentne, takie elementy, gdzie mamy ruchy bardzo takie nerwowe. Linia tenkan troszeczkę nam ułatwia interpretację, a proszę zobaczyć, o ile bardziej nam ułatwia interpretację, linia Kinjo. Czyli mówimy tylko i wyłącznie o samym. Czy na niższych interwałach również jest to widoczne? Oczywiście na niższych interwałach jest to też widoczne, ale dzisiaj spróbujemy nauczyć się jednej rzeczy: odnalezienia kierunku ruchu ceny na wyższych interwałach, by później w konsekwencji zajmować pozycję zgodnie z trendem z wyższego interwału i poszukiwanie dogodnych miejsc na wejście na podstawie nawet tak prostej analizy jak kierunek, jak kierunek linii Kin-Jun. Tak jak mówiłem przed chwilą w porównaniu nawet z tękanem to już jest o wiele łatwiejszy łatwiejsza interpretacja przepraszam i takie ruchy o wiele dłużej trwają, jeżeli chodzi o sam kinjun, Czyli gdybyśmy to porównali Tutaj sobie zaznaczyłem miejsca zmiany kierunku ruchu, czyli tu mamy zmianę kierunku mniej więcej, od tego miejsca można by było zacząć do pierwszego wzrostu. Tu można by było sprzedawać, od pierwszego większego takiego zawrotu w górę do pierwszego spadku kupować, proszę zobaczyć, jakby to wyglądało na wykresie, czyli mamy tutaj to, by wyglądało w ten sposób. Tu sprzedajemy. Tu kupujemy, ja wiem, że to brzmi banalnie, bo to później każdy mówi na wykresie historycznym. Wszyscy są bardzo odważni, pokazują wspaniałe wejścia i tak dalej, ale zobaczymy za chwilę też na żywym wykresie, na tym, jak to się dzieje na, 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 na wykresie w chwili obecnej. <laughs> Czyli to, co mówiłem przed chwilą. Na podstawie i Cimoku mamy wejście i wyjście w tym miejscu. Natomiast. Kto z państwa, na przykład, nie, był, nie kusiłby się, by, by, tu uciekać, bo będziemy teraz rośli. cena będzie rosła. Często, bardzo często, podstawowym błędem tradera to jest właśnie, to jest właśnie to, ta chęć znalezienia tego minimum, gdzie wejdę i maksimum, gdzie wejdę, minimum, gdzie wejdę w buy, maksimum, gdzie wejdę w sell tego w ten sposób się nie da ogarnąć. To znaczy, być może ktoś jest genialny i ma taki dobry system, ale to jest niepotrzebne. To wystarczy naprawdę określić kierunek i później działać zgodnie z kierunkiem. Przechodzimy do konkretu. Co to jest ten kan? Czyli mamy ten kan, który jest średnią z maksimum i z minimum z ostatnich 9 świec. I to jest połowa, dokładnie połowa. Nie jest to średnia krocząca, jest to średnia z maksimum i z minimum z 9 świec. Ważne jest, byśmy też wiedzieli, w jaki sposób ten kan może zmieniać kierunek ruchu, czyli wiemy, jak się tworzy. Tworzy się poprzez średnią, natomiast może zmieniać kierunek ruchu w dwojaki sposób: poprzez wybicie nowych maksimów w tym ruchu. I poprzez wymieranie świec. Wybicie maksimów. Proszę zwrócić uwagę, że też banalna rzecz, i tu właśnie widzimy, że ze spadkowego nagle ten kan zrobił się wzrostowy, ponieważ, <laughs> przepraszam, mamy nowe maksimum, które do tej pory było chronione przez to maksimum, później następne, i te nowe maksima, że tak powiem, zamieniły kierunek ruchu wini yy, yy, ten kan. To jest nowa cena, to jest cena, która wybija się w górę. Nie? I też niby banał, ale proszę zauważyć, że przy wzrostach, oczywiście, mamy zawsze pierwszy minimum, a drugie maksimum. Przy spadkach na odwrót. Jeżeli tego typu małe elementy zaczną do nas przemawiać na wykresie, Państwo zobaczą z jaką łatwością i przyjemnością można znaleźć trend, znaleźć kierunek, w którym cena, prawdopodobnie będzie poruszać się przez następnych kilka dni, jeżeli nie więcej. Tu mówimy nawet o wykresie tygodniowym. Dzisiaj y, wiele przykładów będzie na wykresie tygodniowym. Byśmy sobie mogli zrobić taki dokładny obraz tego, jak cena mogłaby się zachować w najbliższym czasie, to znaczy przez kilka tygodni, bar, y, y, nawet slash miesięcy. <laughs> Drugim sposobem na, że tak powiem, zmianę kierunku linii tenkan to jest tak zwane wymieranie świec. Czyli mamy świecę, która powiedzmy sobie jest minimum, które było do tej pory brane pod uwagę jako minimum do obliczenia średniej, natomiast następna świeca już tej minimum nie bierzemy, pod uwagę jest wyżej. <laughs> Przepraszam, i nawet jeżeli cena zachowuje się zostaje na tym samym poziomie, lub nawet troszeczkę niżej, tu mamy cały czas linię ten która idzie do góry. Następna świeca znowu podniesie tą średnią, jeszcze wyżej i cena średnia, czyli ten kan, który jest wyliczany z dziewięciu świec, nadal będzie szedł w górę mimo tego, że świece spadają. To jest bardzo ważna różnica, gdy interpretujemy w którą stronę powinna poruszać się cena. To znaczy, jeżeli znajdziemy, czy na wykresie z ten kanem, czy na wykresie skinjyny. Świece, które wymierają, ja to tak nazywam, wymierają i tworzą w ten sposób kierunek tych, tego zapisu ceny, czyli ten kanał lub kinjuna. To musimy być bardzo ostrożni. To nie znaczy, że wtedy cena na pewno nie pójdzie w tym kierunku, w którym zakładamy. Ale musimy być bardzo ostrożni. Ja zazwyczaj w tego, sytuacjach, tego typu sytuacjach raczej rezygnuję z wchodzenia w pozycję, tudzież otwierania pozycji w tym kierunku. Injun Sen to jest bardzo podobna średnia, to znaczy mamy średnią z 26 okresów, a nie z 9 i też bierzemy pod uwagę maksimum i minimum. To jest. Połowa idealnie, właśnie naszej linii. Kinjun. proszę wziąć pod uwagę, euro dolar, tygodniowy wykres, zaraz zobaczymy, jak później zachowała się cena. To było na żywo, teraz przygotowywałem. W ten sam sposób Kinjun zmienia kierunek ruchu linii, linii, czyli mamy maksimum i mamy minimum, wybicie nowego minimum. Pociągnie za sobą kinżuna w dół. Nawet jeżeli maksimum przez długi jeszcze okres będzie to samo, mamy nowe ceny prospadkowe i kinżun Spada. I to jest właśnie to, o czym mówiłem. Za takim sygnałem, za takim podejściem jestem w stanie podążać z ceną i szukać dobrych i dogodnych wejść w pozycję sell, ponieważ widzimy, że są to nowe miejsca, gdzie cena wybija stare, że tak powiem, minima, wybija wszystko i porusza się intensywnie w dół. Na tej samej zasadzie, tak jak mówiłem, tutaj pokazywałem się przed chwilą, no, nowe, nowe, nowa, nowa cena, nowe minimum, i Kinjun podąża. Podobnie mamy tutaj sytuację z wymieraniem świec, świec przepraszam, tak samo jak z, z tenkanem, Czyli mamy do czynienia z świecą, która była bardzo nisko, maksimum, które jeszcze przez długi okres się ostanie. Następna świeca przenosi nam minimum. Dużo wyżej, i przez to linia Kinjun idzie do góry. Ale to wcale nie oznacza, że możemy się spodziewać dłuższego ruchu, dłuższego, że tak powiem, wzrostu, ponieważ widzimy, że jest to na zasadzie wymierania świec. I rzeczywiście cena bardzo szybko zmieniła kierunek ruchu i Kinjun również zmienił kierunek ruchu, a wiemy, że na tygodniowym wykresie oznacza to bardzo długie spadki. To jest właśnie to, o czym mówiłem przed chwilą, czyli Kinjun Sen mamy maksimum i minimum i pomimo właśnie tego, że cena, yy, yy, że tak powiem, utrzymała się w dłuższym okresie w ruchu bocznym, właśnie to wymieranie starych maksimów tudzież minimum powoduje, że następuje zmiana kierunku. I tutaj też proszę zwrócić uwagę, że tylko i wyłącznie na podstawie tego wymarcia świecy, czyli tego, że nie braliśmy pod uwagę już więcej tego maksimum, nastąpił ten pierwszy spadek, który później okazał się dosyć, że tak powiem, trafny, jeżeli chodzi o samą interpretację. A tutaj porównanie dwóch zapisów ceny, czyli dziewięciodniowego i w tym przypadku dniowego to jest wykres dzienny, dziewięciodniowego e, tenkana i dniowego tękana i 26-dniowego kinżuna. Kindżun jest bardziej taki, że tak powiem, wygładzony, daje mniej takich fałszywych sygnałów. Proszę zobaczyć tutaj takie te wzrosty, takie podskoc podskoki do góry, które niczym innym nie są jak właśnie korektami, natomiast Kinjun spokojnie cały czas opadający i dopiero tu na samym dole i mamy zawrót w górę, czyli Kinjun i Tenkan jednocześnie zwrócone ku górze. Co to oznacza, zobaczymy za chwilę. Tu jest jeszcze bliżej, to powiedzmy sobie z bliska, troszeczkę powiększony, że tak powiem, wykres, żebyśmy widzieli, tu chodzi przede wszystkim o. Tutaj Pan pisze, że niedawno dołączyłem, mam pytanie, czy będzie nagranie? Tak, będzie, oczywiście będzie nagranie. I tutaj mamy do czynienia właśnie z bliska, to widać, jak zachowują się ceny względem siebie ceny Tenkana i kinżuna i też jak zachowuje się cena. I okazuje się nagle, że na podstawie takich dwóch linii i wiemy o tym, że to były pierwsze dwie linie, które opracował Hoschoda i pracował tylko i wyłącznie nad tym przez lata. Teoria fal, zasięgów, cykli powstała dużo później i trochę później dotarła. Do tego następne średnie, bo jak wiemy, i Cimoku, to nie tylko Tenkan, to nie tylko Kinjun, to jest dużo więcej. Proszę zobaczyć, jak, gdzie była wtedy cena, jeżeli chodzi o linię, w stosunku do linii Tenkan i Kinjun, które jedna i druga zakręciły się w górę. Jeżeli Państwo mają chwilę cierpliwości, to od razu zobaczymy, jak to wyglądało. Później, czyli bierzemy sobie wykres euro do dolara na wykresie dziennym, to była świeca, która wtedy nam zapowiadała na podstawie tylko tych dwóch elementów. Czyli mamy tu jakieś przecięcie, czy ruch w górę, kierunek kijuna w górę, i można było śmiało sobie założyć, że cena będzie rosnąć, i to będzie rosnąć bardzo intensywnie w górę. Dobrze, lecimy dalej, czyli jeżeli, a tu już to można było zobaczyć nawet po czasie, zrobiłem następnego slajda. Do czego jeszcze mogą nam się przydać linie Tenkan i Kinzur? Przede wszystkim jest, są to linie wsparcia i oporu, czyli proszę zobaczyć, z jaką precyzją często linia opiera się, odbija się od linii Cena, przepraszam, odbija się od linii Tenkan albo od linii kijun. Jeżeli jest to wsparcie i opór, to znaczy, że przebicie wsparcia lub oporu oznacza też, że mamy do czynienia z prawdopodobieństwem spadków. I gdy cena znajduje się nad Tenkanem i kinżunem, mówimy śmiało o ruchu prowzrostowym, tak zwanym rynku byka. Chosoda rozdzielał, znalazł trzy trendy: trend mały, duży i średni. On to w ten sposób nazywał. Natomiast jeżeli chodzi o wnuka, w wnuk był bardziej powściągliwy i nazywał o rynku byka i rynku niedźwiedzia. Proszę zobaczyć, jak cena zachowuje się pięknie pod linią Tenkan, pod linią Kinjun, jak często się odbija i właśnie to. To, o czym mówiłem wcześniej, mamy do czynienia z impulsem, korektą, impulsem i korektą, i tak dalej. To jest bardzo, bardzo pouczające. Jeżeli chodzi o samego Tenkana, przepraszam, o samego Kinjuna, to odsyłam Państwa do Świstaka. Świstak zrobił fantastyczną robotę, zrobił piękny system na temat właśnie. Kindziuna na wykresie godzinnym i oparciu o tylko tą średnią, chociaż tam oczywiście też bierze inne rzeczy pod uwagę, ale taką podstawą, że tak powiem, to jest właśnie ten kan. Opracował wspaniały system, czyli dokąd cena powinna dotrzeć. Nie ma tam oczywiście cykli, ponieważ na godzinnym wykresie trudno by się było spodziewać, by tam działały też i cykle. Ale jeżeli chodzi o zasięgi i na podstawie czego wchodzimy, to otwieramy pozycję buy lub sell, jest to wspaniale opisane. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to proszę do mnie pisać, dam wam Państwu, państwu bezpośrednio kontakt do Świstaka. Dobrze. Drugą rzeczą, która by nas interesowała oprócz tego, że mówimy o zasięgach, przepraszam, o tej y, 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 podstawie, czyli o, o, o y, 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 wsparcie i opór, przepraszam, lapsus, wsparcie i opór, prawda? Drugą informacją, którą możemy otrzymać od linii Tenkan i linii Kinjun, to jest odległość ceny, którą zapisujemy normalnie, od Ceny zapisanej w ten sposób. Jeżeli cena za daleko ucieknie, zaraz tu jest można prosić kontakt do świstaka. Pod koniec później webinaru, proszę mi przypomnieć, to wkleję tutaj też i adres do, do Tomka. Także mamy tutaj cena za daleko uciekła od linii Tenkan, mamy duże prawdopodobieństwo, że wróci. Tu jest stary indykator autorstwa Krzysztofa Chosy, który naprawdę bardzo dużo zrobił dla społeczności Cimoku w Polsce, stworzył wspaniałe indykatory, które jeszcze do dzisiaj są w obiegu i naprawdę bardzo pomagają w tradingu. I tu proszę zobaczyć, widzimy, jeżeli cena oddala się nam w jakimś zasięgu, który tam bierzemy pod uwagę, zazwyczaj wraca później do linii Tenkan. Bardzo podobna, choć mniej wyrazista jest sytuacja z Kinjunem. Proszę zobaczyć, tutaj mieliśmy TS, czyli Tenkan Sen, a tu mamy Kinjun Sen, czyli gdy cena oddala się znowu od linii Kinjuna, też bardzo daleko w stosunku do tego, co jest średnią oddalania się od tej linii, od, tej, od tego zapisu ceny, też wraca do yy, do tej linii, czyli wraca do Kim Juna. Bardzo, bardzo przydatne, szczególnie w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia właśnie z takim ruchliwym rynkiem jak obecnie bo ktoś powie a teraz w tej chwili to się nic nie sprawdza bo mamy taki rynek że w ogóle się zmieniło wszystko i tak dalej proszę sobie przejrzeć proszę zauważyć że nawet jeżeli mamy bardzo mocny ruch w jedną lub w drugą stronę to małe korekty zawsze występują i zawsze występują po zbyt kwotownym i szybkim oddaleniu się od zapisu ceny pod tytułem ten kan lub Ginjo Senko us pana Senkous to jest średnia średnich, czyli bierzemy średnią z kindiuna i tękana i przesuwamy o 26 okresów do przodu. Jest to też linia, która pokazuje nam trend, ale tak naprawdę nie została stworzona w celu pokazywania trendu, tylko tworzenia wsparcia i oporów i pokazywania tak zwanego kontekstu. Bo jeżeli mamy linię z pana, która bierze tękany kindiun dzielony przez dwa i przesunięte do przodu, plus Linie senkołu z B tworzymy w tak zwaną chmurę, a chmura to jest podstawa podstawy, jeżeli chodzi o Wsparcie i opór. I rzeczywiście, nawet na tygodniowym wykresie, bardzo jasno to widać, że wyjście z chmury w jednym kierunku na dłuższy okres oznacza nam właśnie, że ten kierunek zostanie zachowany. Czyli nie tylko kierunki linii Kinczuna, chociaż jak widzieliśmy, świetnie się spisują na wykresie tygodniowym na prawie każdym instrumencie, ale też i kontekst, czyli widzimy, że chmura zmienia się. Na prospadkową, co to oznacza? To oznacza, że mamy Senkouspan A, które schodzi pod linię Senkouspan B. A linia Senkouspan B to jest najwyższa i najniższa cena z 52 dni. To, co mieliśmy z 9 dla Tenkana, z 26. Dla Kinżuna, tu bierzemy pod uwagę z 56 dni maksimum i minimum, czyli dokąd popchnęli się kupujący i sprzedający, i poza tym już tu więcej kupujących nie było, byli tylko sprzedający, i dokąd popchnęli się sprzedający i kupujący, już poniżej sprzedających więcej nie było, przeważali kupujący, prawda? To jest bardzo e, ciekawe i oczywiście e, ciekawe ogarnięcie rynku, że tak powiem, jak to nazywał Hosoda za pierwszy, na pierwszy rzut oka, to znaczy mamy do czynienia z bardzo jasnym trendem, który nam mówi, uwaga, to jest wykres tygodniowy eurodolara, a znajdujemy się w trendzie spadkowym, dopóki pewne warunki nie zostaną spełnione w tym, e, że tak powiem trendzie spadkowym nadal się znajdujemy. Jak widzimy przebicie wsparcia lub oporu. Tutaj mamy chmurę, która wybroniła cenę, cena się wahała dosyć długo. Dopiero przebicie tego oporu pozwoliło nam założyć, że cena będzie rosła. Zmiana, kierun zmiana koloru chmury, czyli linia Span B jest bardzo długo, że tak powiem, płaska ze względu na to, że był to ruch przez dłuższy okres boczny natomiast senkołusz Pana przeskakuje na drugą stronę i pokazuje nam sentyment, mówi nam uwaga, tu możemy iść do góry. Podobnie w drugą stronę widzimy, że cena przebija nam w drugą stronę chmurę, czyli ten opór, zmiana kierunku, zmiana koloru chmury. Gdy cena znajdowała się w tym miejscu, tu zmienił się kierunek chmury na prospadkowy. Już nam zapowiadała cena, z daleka mówi: Uważajcie, bo tutaj będziemy chyba spadać. To nie jest tylko takie chwilowe wejście do chmury i wyskoczenie, tylko będzie spadek. Podobnie tutaj. Wyjście z chmury, które jednocześnie pokazuje nam w przodzie o 26 okresów do przodu zmianę że tak powiem, koloru chmury na pro wzrostowy, czyli przejście linii senkołu z pan A nad linię senkołu span B. Ostatnia linia Cimoku tak szybciutko, bo to już jest czas bardzo szybko nam ucieka. Ostatnia linia to jest sen kołu span, czyli linia ceny, tak zwany wykres liniowy, czyli linia po zamknięciach ceny, cofnięta o 26 okresów do tyłu. Znów wykres tygodniowy, euro-dolar i proszę zobaczyć, co nam wyrabia ta linia Cikouspan. Gdy mamy do czynienia z innymi liniami, może się spokojnie odbić, może się odbić od ceny, ale tak naprawdę przejście linii Cikouspan na drugą stronę ceny zapowiada nam, że oto będziemy mieli na dłuższy okres wzrosty. Znowu, odbicie się od ceny i przejście na drugą stronę linii -Span na pod cenę tu do tej pory byliśmy cały czas nad, pod cenę, mówi nam prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia ze spadkami. Proszę zobaczyć, że linia ta naprawdę działa też fantastycznie w odniesieniu do innych linii. I Czyli może się odbijać, może je przebijać, może nam dawać sygnały nie tylko w stosunku do samej, że tak powiem, Ceny, czyli jesteśmy nad lub pod ceną, ale może nam pokazywać też inne rzeczy, czyli może nam pokazywać, że tak powiem, odbicia się, czyli takie newralgiczne punkty, w których cena w jakiś sposób może zareagować, i dopiero po czasie, gdy zobaczymy, że to się wydarzyło, zrozumieć, dlaczego właśnie tak cena się zachowała. I tutaj jeszcze raz ten element, o którym mówiłem przed chwilą, czyli przebicie przez linię Cikołuspan ceny sprzed 26 okresów. Cena cały czas rosła i przebicie ceny sprzed 26 okresów przez linię Cikouspan i cena stąd spadała. Później jak widzimy po tej linii rzeczywiście spadała i to dosyć ostro. Są oczywiście też inne zastosowania linii Cikouspan. Dzisiaj skoncentrowaliśmy się tylko na tym, by umieć w łatwy w przyjemny sposób znaleźć sobie trend tudzież kierunek tudzież jak to nazywał Wnuk ruch rynek byka albo rynek niedźwiedzia Linia Chikou's pan może być też użyta oczywiście do tworzenia wsparć i Oporów, czyli zagięcia tej linii bierzemy pod uwagę jako wsparcie. Proszę zobaczyć, że są to zagięcia, które powstały bardzo, bardzo dawno temu. Okazuje się, że zadziałały później jako opór, wsparcie, przepraszam, cena tam, żeby przebić się przez to wsparcie, troszeczkę musiała się pomęczyć. Podobnie tutaj mamy jakieś tam, powiedzmy, zagięcia linii pan w tym miejscu i jak widzimy, cena tu też. Zareagowała przebicie, retest i spadek do następnego yy, poziomu. <laughs> Czyli tworzenie poziomów na podstawie oporów, które tworzymy na podstawie linii, kołspan, naprawdę są bardzo pomocne, jeżeli chodzi o. Trading. Czy udostępni Pan wskaźnik Hosoda TS, Hosoda KS, oscylatory pokazane wcześniej? Proszę do mnie napisać. Krzysztof to udostępnił dla wszystkich za darmo. Myślę, że nie będzie miał nic przeciwko temu. Jeżeli to Pan udostępni na mój adres e-mail, to, to ja to oczywiście się z tym bardzo chętnie podzielę. Myślę, że są to jeszcze indykatory, które są dostępne też i na, na różnych forach, tudzież Facebookach poświęconych ci mogą. Natomiast tutaj widzimy. Następne elementy, które w oparciu o jakieś zagięcia w przeszłości, proszę zobaczyć z jaką precyzją, mogą nam zdefiniować, dokąd cena może dotrzeć i tu może zareagować. Tu w tej chwili, proszę wziąć pod uwagę, nie bierzemy, nie szukamy elementu, który powie nam, w którą stronę będzie szła cena. Dlaczego Hosoda się skoncentrował na takim właśnie, że tak powiem, poszukiwaniu, intensywnym poszukiwaniu. Kierunku ruchu ceny, ponieważ gdy Shogunat upadł, cena ryżu zaczęła szaleć w jedną, w drugą stronę. Zależało to oczywiście też od tego co przywozili lub wywozili chińczycy. Chińczycy potrafili przywieźć tyle ryżu, że można było go rozsypywać prawie za darmo, lub gdy pojawiła się pojawił się głód w Chinach, kupowali ryż za każdą cenę. I gdy już nie było tych widełek, które mówiły maksymalna i minimalna cena, ceny zaczęły się zachowywać w sposób bardzo techniczny w sensie trendowy. Trend mógł trwać bardzo długo i być bardzo że tak powiem, bardzo ostry, jeżeli chodzi o wielkość trendu. Wcześniej to było niemożliwe, wszystkie ruchy były, tak jak mówię, bardzo boczne, dlatego też Japończycy zachowywali się w sposób taki wręcz arogancki. Kupuję, kupuję, dokupuję, dokupuję, dokupuje, sprzedaje wszystko i jestem milionerem, prawda? Proszę wziąć pod uwagę, że w tamtych czasach, żeby handlować ryżem, mówię jeszcze o czasach Szogunatu, nie było to proste, bo najmniejszy znaczek, czy najmniejszy taki kwit, który można było kupić, opiewał na 10 koku, czyli na około półtorej tony ryżu. Żeby kupić, obracać takim półtorej tony ryżu, to trzeba było mieć do tego niezłe niezłe środki i to rzeczywiście dzięki temu jak to pisał właśnie <laughs> kronikarz tam właśnie tą, tą poezją już że w ciągu jednego dnia można być, można było stać się bardzo bogatym albo bardzo biednym człowiekiem. Dobrze, jeżeli chodzi o średnie i mniej więcej interpretację kierunku ruchu ceny, bo to chciałem dzisiaj Państwu pokazać, chciałem Państwu pokazać, że jest to zapis ceny troszeczkę inny do tego, od tego, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, ale jakże skuteczny w interpretacji i jakże łatwy w interpretacji, chciałbym teraz Pokazać jeszcze na sam koniec to, co pisze właśnie o e, zastosowaniu, zastosowaniu linii chimoku wnuk Hosody, czyli trzy pozycje pozytywnej zmiany i później tak samo odwrotnie, mamy trzy pozycje złej zmiany, czyli ten kansen przebija do góry kinjusen, ci span przebija do góry świecę i świece przebijają do góry pas oporu linii senko Proszę zobaczyć, jak to wygląda na wykresie i już kończymy. <laughs> Mamy do czynienia. Po pierwsze, bo tu się dyskutuje jeszcze często na temat właśnie, czy ta kolejność musi być zachowana, czy nie. Jeżeli zachowana, na pewno prawdopodobieństwo tego, że to się wydarzy, jest dużo większe aniżeli niż wtedy, gdy ta kolejność nie jest zachowana, czyli... Tenkan Kinjun, z pan przebija cenę, wyjście z chmury i mamy ruch pro wzrostowy. Euro-dolar, wykres dzienny. Natomiast mamy tutaj do czynienia z dolarem do jena, wykres dzienny i to samo. Czyli mamy yy, <laughs> po pierwsze przebicie yy, Tenkana, Kinjuna przez Tenkana. Mamy yy, Pan, które przebija cenę sprzed 26 okresów i mamy cenę, która wychodzi z chmury. Proszę zobaczyć, mamy jak najbardziej trend wzrostowy. Teraz uwaga, bo jest sytuacja bardzo ciekawa na tym instrumencie, czyli dolar do jena, tak zwana pozytywna i negatywna zmiana. Po pierwsze mamy Kindżuna, który zmienił kierunek na wykresie dziennym. Uwaga, to jeszcze nie jest wykres tygodniowy. Na wykresie dziennym mamy zmianę od dawna kierunku linii Tenkan i teraz czekamy tylko na wyjście z chmury, ponieważ krzyż martwy, tak zwany, czyli przebicie linii Kindżun przez linię Tenkan, nastąpił. Mamy wybicie przez cikołuspan ceny sprzed 26 okresów, zamknięcie się ceny poniżej plus kontekst, który widzimy się tworzy w przyszłości. I całkiem duże prawdopodobieństwo na dalsze spadki. Wbrew wszelkim pozorom, dzięki technikom i cimoku, określenie kierunku ruchu ceny, tudzież rynku byka lub rynku niedźwiedzia, nie jest takie trudne. Możemy oglądać dalej. Dolar do Kanadyjczyka. Wszystkie elementy tu już zostały spełnione: czyli mamy po pierwsze tękany king mamy przebicie przez span. Ceny sprzed 26 okresów i mamy wyjście z chmury. I tak dalej, i tak dalej. Także widzimy, że takich elementów proszę sobie odszukać na wszystkich wykresach, państwo, które Państwo znają, właśnie tych trzech tylko elementów, te trzy elementy i zobaczyć, w którym jesteśmy miejscu, gdzie się znajdujemy. Czy mamy teraz duże prawdopodobieństwo, że cena na, w dłuższym okresie będzie rosła, czy za chwilę zawróci i będzie spadać. Proszę zobaczyć do tyłu był tego typu tego typu sytuacja zaistniała, mieliśmy przecięcie, mieliśmy Kinjun wyjście z chmury, a cena zawróciła i spadła dalej. Czyli to nie są nie są absolutnie rzeczy, które są w 100%, procentach, którym możemy zaufać, ale uwaga, gdybyśmy popatrzyli w tym samym czasie, tutaj na wykres tygodniowy, to byśmy widzieli, że mimo tego, że tam pojawił się ten sygnał, że tak powiem, prowzrostowy, Kindzion wcale o tym nam nie mówił. Kindzion cały czas był prospadkowy i mówił, że od tego miejsca cały czas jesteśmy w trendzie prospadkowym. Ten kan wręcz cały czas jeszcze o tym trąbi i mówi, uważajcie, bo to jeszcze może cały czas spaść. Dlatego uważam, że dobrą rzeczą jest, dobrą rzeczą jest byśmy stworzyli sobie taką skrzynkę z narzędziami która ma ileś tam techniki cimoku, bo ja zawsze uważałem, że techniki cimoku powinny być ułożone w pewien, yy, pewną logiczną całość, pewną checklistę i tak dalej i to nam daje prawdopodobieństwo tego, że odczytamy cenę w sposób poprawny. Tak jest, ale dla każdej osoby jest to będzie to inna checklista, inne techniki i nie tylko dla każdej osoby, ale też dla każdego instrumentu. Każdy instrument będzie miał swoje techniki, będzie miał swoje, że tak powiem, rzeczy, które będą dla niego interesujące i, że tak powiem, które na tym instrumencie działają. Jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie, to już jesteśmy 10 minut po czasie, w związku z czym nie będę Państwu dalej czasu zabierał. Jeszcze tylko dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to, Kontakt do świstaka. Mam nadzieję, że mnie nie zastrzeli za to. Świstak. I cimoku. I ci moku małpa. Gmail.com. To można do niego wpisać w sprawie tego systemu, który jest naprawdę fantastyczny i w oparciu o ich u można dużo rzeczy się, że tak powiem, przyswoić, nauczyć i używać jako swoje do tradingu. I druga rzecz, rozmawiałem, pisałem dzisiaj z panem Markiem Sobudką, który ma taki właśnie fajny pomysł, by przepraszam to muszę zrobić o tak ma taki fajny pomysł by stworzyć coś w rodzaju ja bym proponował to jako właściwie jako plakat a, a pan Marek mówi że wystartowali od takiej podmyszkę, takiego elementu gdzie można by było wszystkie elementy ci mógł sobie spisać i nie tylko, by mieć coś takiego jak taką checklistę pod ręką. Mówiliśmy właśnie o tym, że moja checklista może nie byłaby tutaj najlepszym pomysłem, by do tego to dokładać, po prostu dlatego, że każdy powinien stworzyć swoją i uważam, że to byłby najlepszy sposób może by zrobić coś takiego jak miejsce dla osoby, która ewentualnie był, miejsce na zapisanie sobie swojej własnej checklisty. Dlatego myślę, że to można by było sobie zrobić. Dlaczego Państwu to pokazuję? Ponieważ chciałbym, by Państwo, jeżeli macie już jakieś doświadczenie ze strategią Cimoku, wyrazili swoją opinię na temat, co dobrze byłoby tu sobie jeszcze umieścić i w jaki sposób żeby to miało ręce i nogi i z tego można zrobić z tego z czasem, czy, czy tamten dywanik pod myszkę, czy czy ewentualnie inne rzeczy. Czy można prosić o kontakt do osoby, aby zamówić dodatkowe książki? W cimoku. Proszę do mnie napisać na maila, to ja prześlę adres do tej osoby, która się tym zajmuje. W tej chwili nie mam tego maila, nie chcę też publicznie pokazywać maila tego, bo z Tomkiem rozmawiałem wcześniej i umawialiśmy się, że chyba nie ma nic przeciwko temu. Natomiast z tą osobą to wolałbym to tam załatwić w sposób bardzo bardzo y, bardziej prywatny. OK. Jaki jest do mnie mail? Już piszę. Y, mój mail to jest bitrader Ext małpa zawsze gmail.com. Ok. Bitrader małpa gmail.com. Proszę pisać, jeżeli tam o właśnie, rozumiem, Bitrader, tak bądź traderem, be trader, ok, everybody sound how much. Dobrze, dziękuję Państwu serdecznie za uwagę, dziękuję za przybycie. W przyszłym tygodniu będziemy mówili o yy, zasięgach, o cyklach i o falach. Mam nadzieję, że coś nowego zawsze można będzie się nauczyć i w oparciu właśnie też o to, co nauczyliśmy się do tej pory, czyli kierunki linii Chimoku, wykorzystanie linii Cimoku. Mało kto wie o tym, że wnuk Hosody mówił, że Injun to jest punkt C. A co to znaczy, to już za tydzień zapraszam serdecznie i do usłyszenia.